Witam, moi drodzy kochani widzowie. Dzisiejszym tematem, który chciałem poruszyć, są polscy żołnierze w ilości około 200, którzy zostali wysłani do Izraela w celu pomocy przy ewakuacji polskich obywateli. I tak w ogóle te 200 to jest oficjalnie, a ile nieoficjalnie, tego nie wiemy. I czy to na pewno dotyczy polskich obywateli, czy obywateli z podwójnym obywatelstwem, wiadomo jakim. No i ta ilość do obsługi samolotu i do ewakuacji z lotniska? Dziwne. Zresztą nie tylko to jest dziwne. Dziwna też jest rezygnacja polskich generałów i też w takiej dużej ilości. Czyżby coś wiedzieli? Wystarczy się tylko przyjrzeć rodzinom generałów, co teraz robią. A może coś się domyślimy? Napiszcie w komentarzach, czy myślicie podobnie. Z góry Was pozdrawiam, Short Joker.